Cześć, witam wszystkich na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj wspólnie ułożymy sobie tegoroczny zestaw z serii LEGO Friends o numerze katalogowym 41739, pokój Lian. W zestawie znajdziemy 204 elementy, dwie minifigurki Lian i Autumn oraz tego słodkiego gekona o imieniu Popcorn. Cena katalogowa tego zestawu to 90 zł bez grosza. Mi udało się go kupić za niecałe 70 zł w sklepie Netto. Rok wydania tego zestawu to oczywiście 2023, kategoria wiekowa 6+. Dzisiaj bliżej poznamy Lian, która interesuje się malarstwem. Zbudujemy sobie zatem jej pokój. Tutaj widzimy na opakowaniu, w pokoju znajduje się okno, pod oknem jakieś siedzisko. Tutaj jest ukryte łóżko, które się zamyka. W tym miejscu znajduje się biurko. Widzę tutaj jakiś komiks. Być może to jest jakiś tablet. Dwie sztalugi do malowania. Tu widzę jakąś rozlaną farbę. Fajnie, że również dostajemy deskorolkę, na której Lian uwielbia jeździć. Dostaniemy fajne akcesoria plastyczne, jakieś kubki tutaj widzę z farbą. A spójrzmy jeszcze, co jest na odwrocie opakowania. O, tutaj jest właśnie pokazana ta funkcja ukrytego łóżka. I od razu widzimy, kto jest sprawcą rozlanej farby. Tutaj widzę też fajny element, taką paletę do malowania. Ciekawa jestem, jak ona będzie wyglądała. Myślę, że już pora otworzyć opakowanie. Jestem bardzo ciekawa, co my znajdziemy w tym opakowaniu. Mam już nożyk, także zabieramy się za otwieranie. Jak zwykle Wam trochę poszeleszczę. Karton jest gruby, bardzo mocno sklejony. Widzę tutaj w opakowaniu dwa woreczki. Tutaj jakaś płytka luzem w fajnym żółtym kolorze. Arkusz z naklejkami, troszkę tych naklejek jest. No i instrukcja, słuchajcie, w jakim fajnym formacie. Zobaczmy, gdzie jest prezentacja głównej bohaterki tego zestawu. Tutaj mamy Lian. Jak mówiłam, uwielbia ona jeździć na deskorolce, uwielbia malować i chyba uwielbia jakieś ciasteczka. To co, ja nie przedłużam już. Zabieram instrukcję, zabieram klocki i zapraszam Was na speed build.
A tak oto prezentuje się gotowy zestaw. Przyjrzyjmy się zatem wszystkim elementom, które znalazły się w pokoju Lian. Omawianie może rozpoczniemy od obrazu, który namalowała Lian. Jest on również przez nią podpisany, a na obrazie znalazł się Gekon, który jeździ na deskorolce. To jest oczywiście naklejka, jak widzieliście na speedbuildzie. Obok mamy Lian, która ma świetny element, czyli taki długopis, czy też rysik w dwóch kolorach. Jeszcze taki element w mojej kolekcji się nie pojawił, także bardzo się z niego cieszę. Lian ma fajną bluzeczkę, która jest cała brudna z farby, więc musiała być tutaj przednia zabawa. Ten rysik służy Lian do malowania na tablecie, a raczej do rysowania. I widzę, że Lian tutaj jest w trakcie tworzenia jakiegoś komiksu. W pokoju również znalazło się mnóstwo tubek z farbami. Jak widzicie, pokój jest bardzo kolorowy, jak na artystkę, malarkę przystało. W odwiedziny dzisiaj do Lian przyszła Otum. Otum jest postacią niepełnosprawną, nie ma tutaj części rączki. Jej imię w języku polskim znaczy jesień i również jej nadruki na bluzeczce są bardzo kolorowe i widzę, że jest również wyplamiona z farby. Namalowała obraz Gekona, również jest podpisany jej imieniem. Także widzicie, w zestawie mamy dwie sztalugi do malowania, dwa pędzelki. Tylko spójrzcie, że dostajemy pędzelki w dwóch kolorach, także na pewno to jest fajny element. Tutaj dostajemy również fajny telefon, który należy do Otum. On jest w takim właśnie jesiennym kolorze. W takim kolorze telefonu jeszcze nie posiadam w swojej kolekcji, także bardzo się cieszę, że pojawił się w tym zestawie. Tak samo jak ten uroczy Gekon, który również się tutaj pojawił. Jest to zwierzątko Lian, które mieszka w tym terrarium. Zaraz Wam go pokażę z bliska, ale jeszcze fajnym elementem, który się tutaj pojawia, jest ta paleta do malowania. To są oczywiście nadruki. Ja takiego elementu w swojej kolekcji nie posiadam, także również z niego się bardzo cieszę. I przyjrzyjmy się, jak wygląda to terrarium dla Gekona. Fajnym elementem tutaj ciekawym jest ta szyba, która jest taka zaokrąglona. No szkoda, że nie dostajemy dwóch takich elementów, żeby to terrarium było takie zamknięte. Może spróbujemy wpiąć do terrarium Gekona. Zobaczymy, jak on będzie się prezentował. No może gdyby było całkiem zamknięte, to by ciężko było go tam wpinać. Tak się prezentuje. Widzę, że mamy tutaj jakiś kawałek gałęzi, jakąś roślinkę, także fajnie. Tutaj znalazły się jakieś książki. Fajnym elementem w tym zestawie jest również to narożne okno, które dostarczy nam mnóstwo takich drobnych okienek do naszych aranżacji. Spójrzcie na to. Z tej strony zestaw prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czemu tutaj w tym miejscu nie znalazło się żadne okno. No i ostatnim elementem, który chciałam Wam pokazać, jest ten regał z książkami. Tutaj w tym miejscu znalazło się jakieś radio. Fajnie, bo to jest nadruk, także na pewno wzbogaci nasze ciekawe elementy z Lego, z nadrukami. A tutaj regał się otwiera i pojawia się łóżko chowane w ścianie. Z tyłu również mamy jakieś zdjęcie Lian, która jeździ na deskorolce. Tutaj zdjęcie z przyjaciółmi, a nad łóżkiem jeszcze napis Lian. I tak się to wszystko prezentuje. W tym miejscu jest taka chmurka z napisem wow, w której również pojawił się Gekon. Co Wy myślicie o tym zestawie? Jak Wam się podoba, piszcie koniecznie w komentarzach. Myślę, że w zestawie pojawiło się trochę ciekawych elementów. Na moim kanale 2 tygodnie temu pojawiła się już recenzja zestawu Pokój Nowy. Kto jeszcze nie oglądał, to serdecznie zapraszam.
ponieważ tamten pokój jest urządzony w zupełnie innym stylu, ale to już zobaczycie na filmie. Ja Was oczywiście zachęcam do zostawiania łapek w górę. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. Napiszcie mi w komentarzu, jak podoba się Wam ten zestaw. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. To do zobaczenia. Pa!